Hello, children from class 4. How are you today? Today's Thursday, the 26th of March 2020. And the subject of today's lesson is This is our classroom. Poznajemy słówka opisujące posiadanie. Moi drodzy, dziś jest troszeczkę gramatyki, ponieważ jest to bardzo ważne, o czym się dziś będziemy uczyć. Poznacie takie słówka, dzięki którym będziemy mogli opisać, że coś do kogoś należy. Te słówka są określane jako przymiotniki dzierżawcze, czyli właśnie takie określające posiadanie. Open your books at page 80 and look at exercise 1 at the green box. Green box, zielona ramka. W zielonej ramce możecie zobaczyć kilka zdań, w których mamy taką sytuację, że pierwsze zdanie wyraża, że jakaś osoba coś posiada, tak? Za pomocą czasownika have got. Na przykład I've got a dog, you've got a kite i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, to już umiemy mówić zdania i określać, że ktoś coś ma. Ja mam to, ty masz tamto, on ma to i tak dalej. Natomiast możemy to powiedzieć w inny sposób, bo możemy powiedzieć, że coś jest czyjeś, że coś należy do kogoś. Na przykład, ja mam książkę, tak, mogę powiedzieć i mogę powiedzieć, że to jest moja książka. Na przykład, wy macie długopisy, mogę powiedzieć, to są wasze długopisy, tak? Teraz jeszcze raz to samo, tylko po angielsku. I've got a book. This is my book. You've got pens. You've got pens. These are your pens. Rozumiecie? Czyli poznamy takie słówka, które określają posiadanie i które stawiamy przed rzeczownikami. I teraz przytoczę wam to, co jest właśnie w ramce w podręczniku. I've got a dog. This is my dog. You've got a kite. This is your kite. He's got a pencil. This is his pencil. She's got a garden. This is her garden. It's got a bone. This is its bone. We've got a car. This is our car. You've got a hamster. This is your hamster. They've got a football. This is their football. No właśnie, to są przykłady, które macie w waszym podręczniku, natomiast w waszej notatce ja to troszeczkę inaczej sporządziłem. Możecie te zdania też przepisać, ponieważ tutaj mamy te zdania poparte przykładem z czasownikiem have got. Natomiast oprócz tego przepisujemy tą notatkę, którą wam przesłałem z przymiotnikami dzierżawczymi. Także proszę na nią spojrzeć. I tam mamy przetłumaczone po polsku. Więc my oznacza mój, moja, moje. Your oznacza twój, twoja, twoje. Albo, ponieważ you to jest osoba druga, zarówno liczby pojedynczej i mnogiej, więc oznacza ty oraz oznacza wy. Więc your oznacza również wasz, wasza, wasze, tak? His, jego. Her, jej. It's. It's oznacza jego, ale w sensie tego czegoś, czyli na przykład tego zwierzątka albo tej rzeczy. Bo it oznacza to albo ono. No i w tłumaczeniu na polskim it's byśmy przetłumaczyli też jako jego, ale w sensie czegoś takiego lub kogoś takiego, co w podstawowej formie, w mianowniku, nazwalibyśmy ono albo to, czyli na przykład w języku polskim to jajko, to zwierzę, tak? Na przykład coś jest jakiegoś zwierzęcia, powiedzmy, o, macie przykład w podręczniku bone. Bone to jest, moi drodzy, kość. Więc kość byłaby psa, tak? Więc mamy tutaj w podręczniku w przykładzie This is its bone, w sensie to jest
jego kość w sensie, w takim znaczeniu, że tego psa. Ponieważ w języku angielskim wszystkie rzeczy i wszystkie zwierzęta, jeżeli nie znamy ich płci i chcemy uniknąć powtórzenia, to nie powiemy tak jak u nas po polsku on jako ten pies albo ona jako ta papuga, tylko po angielsku to zawsze będzie it, ono. Więc jeżeli coś jest zwierzęcia lub rzeczy, to będzie its. Dobrze. I jeszcze dwa przykłady. Our, nasz, nasza, nasze. I their, ich. No i moi drodzy, zapiszcie sobie jeszcze takie zdanie. I zapamiętajcie, że przymiotniki dzierżawcze wskazują nam osobę, do której coś należy. I są stawiane przed rzeczownikiem, tak? Tak jak wam mówiłem, my book, moja książka. Your pens, wasze długopisy. Our classroom, nasza klasa. Okay, so let's do exercise 2 at page 80. W zadaniu drugim, na stronie 80, moi drodzy, musicie po prostu z tych pogrubionych wyrazów wskazać właściwe słówko, które oznacza właśnie przymiotnik dzierżawczy. Czyli te wszystkie słówka, które sobie przed chwilą poznaliśmy, więc powinno być dla was proste. Zatem do dzieła. Możecie tutaj sobie zatrzymać, zapauzować ten filmik, żeby wykonać to zadanie, a ja już zaraz przejdę do kolejnego zadania. So, now let's do exercise 3. W zadaniu trzecim mamy taką ramkę. I w tej ramce jest właśnie 7 przymiotników dzierżawczych. I poniżej mamy tekst. Jest to tekst o pewnym chłopcu, który opisuje siebie i swoje rodzeństwo. No i wy, moi drodzy, musicie dobre przymiotniki dzierżawcze wstawić w dobre miejsca. Oczywiście nie musicie przepisywać całego tekstu, bo byłoby to dość dużo, ale możecie to zrobić na skróty, czyli na przykład piszecie numer pustego pola i słówko, jakie byście tam wstawili. Więc teraz jest czas, żebyście zapauzowali filmik i wykonali to zadanie, a ja zaraz wam zacznę tłumaczyć nowe zagadnienie gramatyczne, które jeszcze na tej lekcji poznacie. Więc pauzujemy. I teraz już lecimy z dalszym zagadnieniem właśnie na tej lekcji. Otóż poznacie jeszcze teraz słówka wskazujące. Co to są słówka wskazujące? Za pomocą słówek wskazujących możemy określić, że coś gdzieś jest. Już kiedyś w jednym z pierwszych rozdziałów poznawaliśmy słówko this i that. Za pomocą słówek this i that określaliśmy jakąś rzecz, która w przypadku this jest blisko, na przykład this is my book. This is a book. Czyli to jest książka. Ale, no, co prawda teraz mam ograniczone możliwości, ponieważ jest to lekcja nie w klasie, ale wyobraźmy sobie, że ta książka teraz leży w drugim końcu pokoju, na parapecie powiedzmy, tak? Przy oknie. To wtedy bym powiedział that is my book. Albo that is a book. Czyli tam jest książka, więc this stosujemy do jednej rzeczy, która jest blisko, najczęściej w zasięgu ręki, natomiast that do pojedynczej rzeczy, która jest daleko. Dzisiaj sobie jeszcze wprowadzimy takie dwa słówka, których nie było, czyli moi drodzy, uwaga, these i those. These, moi drodzy, these oznacza, że mamy kilka rzeczy, które są blisko, które są w zasięgu naszej ręki albo nawet właśnie je trzymamy. Na przykład, these are books. These are books. To są książki. A teraz wyobraźmy sobie znowu, że te książki leżą gdzieś daleko w drugim końcu pokoju. To wtedy bym powiedział those are books.
Those are books. Czyli tam są książki. Więc jeśli spojrzycie sobie dokładnie na przykład w książce, no to zobaczcie. Mamy tam Clankera na obrazku tego robota, który trzyma w ręku kota i chomiki. Natomiast w pewnej odległości od niego jest plakat, na którym jest mężczyzna, jest pewien pan i są krokodyle. No i mamy takie zdania. Do rzeczy pojedynczej, która jest blisko, używamy this. Dlatego mamy zdanie this is a cat. Kolejna rzecz, którą blisko ma w zasięgu ręki Clanker, to są chomiki. Dlatego mamy zdanie these are hamsters. Bo these używamy do rzeczy, które są blisko, ale których jest więcej niż jedno. Idziemy dalej. W oddali na plakacie jest mężczyzna. Dlatego jest zdanie that's a man. That's a man. Czyli tam jest mężczyzna. That używamy do rzeczy, które są w oddaleniu, natomiast pojedyncze, tak? Do rzeczowników, które są w liczbie pojedynczej. I są krokodyle w oddaleniu, dlatego jest zdanie those are crocodiles. Czyli tam są krokodyle. Krokodyle są dwa, no i są w oddaleniu. W notatce macie to określone jako słówka wskazujące i bardzo Was proszę, żebyście coś podobnego zrobili w Waszych zeszytach. Czyli mamy taką tabelkę, która nam to ładnie określa, że blisko i liczba pojedyncza. Zrobiłem sobie taką tabelkę z jabłkami, tak? Blisko, liczba pojedyncza. This is an apple. Też możecie zrobić rysunki i ten paluszek wskazujący dotykający jabłka. Liczba pojedyncza i daleko. That is an apple. Czyli tam jest jabłko. Znowu, liczba mnoga i kilka jabłek. Palec dotyka tych jabłek. These are apples. To są jabłka. I jabłka w oddaleniu od ręki. Those are apples. Tam są jabłka. No i jeżeli, moi drodzy, już to zrobicie, wystarczy sprawdzić swoje umiejętności, czy to zrozumieliśmy, i zrobić zadanie szóste. Czyli na podstawie tych obrazków musicie dopasować dobrze te wyrazy, o których teraz Wam mówiłem, czyli this, that, these albo those. I tyle, moi drodzy, na dziś. So, thank you for watching the film and goodbye.